en présence des anges. Pour toi je veux chanter, Seigneur, face aux anges, je psalme dirai, je rends grâce à ton nom. Pour toi je psalme dirai. Kolejną, pierwszą sobotę miesiąca chcemy rozważać tajemnice różańcowe, to do czego wzywała Maryja, że to jest to nabożeństwo pierwszych sobót. Dzisiaj jako tajemnicę chcemy rozważyć tajemnicę ukoronowania cierniem. To jest ta tajemnica, dla mnie przynajmniej, bardzo jakaś taka niesamowita, bo o ile te inne cierpienia, które Chrystus przecierpiał, zapowiadał je, mówił o biczowaniu, mówił o odrzuceniu, o ukrzyżowaniu, to było jak gdyby wpisane w jego życie, kiedy czyta się 22 psalm, czyli ten psalm, któremu się modlił również Chrystus, modlił się nim też na krzyżu. To jest jak gdyby liturgia męki pańskiej. Chrystus czytał to słowo całe lata, wiedząc, że to słowo na nim się spełni. Że ten psalmista może setki lat wcześniej pisał pod natchnieniem Ducha Świętego to słowo, ale to słowo w nim spełni się w sposób ostateczny, krok po kroku. To odrzucenie, ukrzyżowanie, wyśmianie. I tak też było. Chrystus mówił wprost o biczowaniu, że będzie ubiczowany, czyli tą wcześniejszą tajemnicę zapowiadał. Natomiast cierniem ukoronowanie jest takim, no nie wiem, nie chciałbym trywialnie tego mówić, ale takim bonusem, który ludzie mu dodali. Tego nie musiało być. Ale człowiek to zrobił. Zrobił to człowiek nawet nieświadomie, prawda? No bo jaką świadomość mieli żołnierze rzymscy, zabawiając się teraz z tym żydowskim więźniem? Można powiedzieć, no byli nieświadomi, a więc niewinni. Nie byli świadomi, ale winni. To jest ta nieświadomość zawiniona, bo to uczynili Chrystusowi. Czy teraz uznali go za Mesjasza, to nie miało nic do rzeczy. Dla nich, jak patrzyli na Chrystusa, nie miał już żadnej wartości. On był przeznaczony na zabicie. On już miał umrzeć. Teraz dorzucić mu trochę do tego cierpienia, nie ma problemu. Nie? Mógł przez to przejść, ale człowiek gdzieś dorzucił swoje. I Chrystus to przyjmuje. Dla nas jest to ważna tajemnica, bo patrząc właśnie na Chrystusa, rozważając tę tajemnicę, mamy się uczyć, jakie ono ma znaczenie teraz dla naszego życia. Ci żołnierze nie mieli tej świadomości, ale my wiemy, że po coś to było. Chrystus przecierpiał to dla naszego zbawienia, jak wszystko. I wszystko ma swoje znaczenie i wszystko ma swoją niesamowitą wagę. Chrystus, który przyjmuje koronę cierniową. Co to dla nas znaczy? Ta korona cierniowa nie jest tylko wyszydzeniem. Owszem, też jest jakimś takim przyśmiewstwem wobec temu roszczeniu, które Chrystus stawiał, że On jest królem. No to teraz pokazali, jakim królem jest. Król nosi koronę, to dawaj, to by wsadzimy koronę z cierni. Nosi berło, masz trzcinę, którą ci będziemy jeszcze po tej cierniem ukoronowanej głowie bić. Chcesz być królem, masz płaszcz, będziemy cię z ciebie szydzić. Ale też ta korona jest założona na głowę.
Głowa jest symbolem naszych myśli, tego, co my, czego my pragniemy, jakie mamy zamiary. Chrystus w koronie cierniowej to jest pewien też symbol tego, że On był w stanie zanegować wszystko to, co miał w głowie. Chrystus jako jedyny miał same dobre myśli. Kazał kochać bliźniego i Pana Boga przede wszystkim ze wszystkich myśli. Chrystus to przykazanie wykonał, bo Chrystus myślał tylko dobrze. Myślał dobrze o Ojcu, nawet w momencie śmierci, cierpienia ogromnego na krzyżu, że myślał dobrze o Ojcu, nie zwątpił, nie pytał, dlaczego mi to robisz, dlaczego jesteś taki surowy, dlaczego jesteś taki okrutny, gdzie Ty w ogóle jesteś. Ojcowie Kościoła podkreślają, że Chrystus umierając na krzyżu stawia to pytanie: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Ale w Nowym Testamencie, który spisuje to słowo, ojcowie rozumieli nie jako dlaczegoś mnie opuścił, tylko po coś mnie opuścił. To nie jest skarga, że teraz Pana Boga nie ma, tylko pytanie, ale po co to wszystko jest? To ma sens. Ja go w tym momencie nie rozumiem. Ale wchodzę w modlitwie. Nie dlaczego i zamykam się. Nawet nie chcę usłyszeć odpowiedzi na pytanie, które stawiam. Ale jakie to ma znaczenie? Czemu to służy? Dla kogo to jest? I Chrystus również na to pytanie otrzymał odpowiedź. Pomodli się na końcu tym psalmem z dziękczynieniem. To jest właśnie to, co oznacza korona cierniowa, że Chrystus ma to myślenie Boże. Że Chrystus ma to myślenie inne. Wiecie, my robimy wszystko, żeby tylko tej korony nam nikt na głowę nie włożył, żeby nas nikt nie dotknął, patrz, o co się kłócimy, że ktoś myśli inaczej, że ktoś neguje moje zdanie, moje myślenie, moją rację. To od razu idziemy na barykady, kłócimy się, zamykamy się, karamy tego drugiego, odsuwamy się od niego. To jest właśnie ten nasz sposób życia, nasz sposób myślenia, nasz sposób funkcjonowania, po naszemu. Tego Chrystus, kiedy przychodzi na świat, pierwsze słowo, które wypowiada do człowieka w tym publicznym przepowiadaniu jest jakie? Nawróćcie się, nawracajcie się, metanoete, zmieńcie myślenie. Chrystus miał to myślenie, które był w stanie nawet na krzyżu, był w stanie przyjąć tą koronę cierniową, negowany, gdzie ci ludzie zanegowali to jego myślenie, zanegowali to jego królestwo, wszystko zanegowali. A Chrystus przyjmuje tą koronę, nie strącił je, nie poraził tych, którzy mu to czynili. Dlatego jesteśmy również powoływani i my. Dzisiejsze słowo też o tym nam mówi, pokazując na świętego Pawła, mówiąc to słowo Ewangelii Chrystusa o mamonie. To słowo mówi jasno, że my mamy inne myślenie, a tym, gdzie się to, myślę, najbardziej pokazuje, o ile się damy dotknąć, to jest pieniądz. Jak Pan Bóg nas dotknie w pieniądzu, to się okazuje, że my zupełnie inaczej myślimy. Mamona. Wiecie, że dlatego co? My już w samym tym myśleniu, że teraz zazdrościmy innym, którzy mają. Nie, oczywiście, my nie chcemy mieć wiele, ale żeby tak było od pierwszego do pierwszego, żeby można było spiąć. Oczywiście nie mamy takich wymagań jak inni, ale jak braknie tego od pierwszego do pierwszego, to wtedy co wychodzi z naszego serca. Chrystus, kiedy głosi błogosławieństwo, mówi właśnie nie o tych biednych, biedakach, to znaczy, bo są różne określenia w języku greckim. Są biedacy, którzy są biedni, ale Chrystus mówi o tych żebrakach. Niektórych, którzy mają mało mają, z trudnością jakoś tam żyją. Tylko Chrystus mówi o tych, którzy nie mają nic. Są żebrakami. To są błogosławieni. Rzeczywiście, czy jest to nasze pragnienie, żeby tak żyć? W żebractwie? Żeby nie mieć? Na łasce u drugich? Święty Paweł o tym pisze, bo święty Paweł był takim żebrakiem, nie z każdym. Miał jasną zasadę, że tam, gdzie był, tam, gdzie posługiwał, nie brał pieniędzy.
pracował swoimi rękami, albo był ewentualnie utrzymywany przez kogoś innego, głównie przez gminę z Filipii. Dlaczego? Dlatego, żeby ludzie nie myśleli od razu, no to co się o księża myśli, że chodzi o kasę, swój sposób życia. I kumpel, potem jak poszedł do zakonu, powiedział, za pieniądze tej ksiądz się modli. Dobrze. Można tak myśleć? Można. Prawdą jest pewnie w wielu wypadkach tak. Ale jak gdyby nie chodzi tutaj teraz, żeby sądzić innych, bo święty Paweł, niesamowite, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale powiedział, to dla was jest dobre. Powiedział coś takiego, że mówię to bynajmniej dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. On mówi jasno, że nawet nie potrzebuję tych pieniędzy. Ja sobie poradziłem do tej pory i poradziłbym sobie. Ale to, że biorę od was pieniądze, bo już był w innej gminie dalej, w Tesalonikach, względnie w Koryncie, już następnej gminie, którą ewangelizował. I mówi, ja tego nie potrzebuję. Ja mówię jasno. Mogę, mam, to mam. Nie mam, głoduję, też dobrze. Jestem tego zaprawiony do głodu. Nawet do głodu. Święty Paweł jest zaprawiony. Mi tego nie potrzeba. Ale wy, dając, wy macie owoc z tego. To jest zupełnie inna kategoria, zupełnie inne patrzenie. Nie z tego świata. To rzeczywiście trzeba koronę cierniową na nasze głowy nałożyć, żeby to zrozumieć. Nie, bo my zawsze myślimy, my dajemy, ksiądz ma. Znaczy, jeśli chodzi o tą relację, prawda? Święty Paweł, nie muszę mieć. Pan Bóg się o mnie troszczy. Jak trzeba było, pracował własnymi rękami na utrzymanie, żeby nie być ciężarem dla tych, których ewangelizował, żeby nie, chociaż nie było takiej myśli, żeby ktoś myślał, że przyszedł i głosi dlatego, żeby na tym zarobić. Nie. Mówi, nie biorę od nikogo. Nic. Od tych, którzy już byli zewangelizowani, którzy czuli się w obowiązku, czy też w potrzebie pomóc teraz jemu z wdzięczności. My mamy trochę inną mentalność. Mamy. W kościele pierwotnym to święty Justyn o tym pisze w II wieku, że w czasie Eucharystii kolekta była, wiecie kiedy? Nie w czasie mszy. Do głowy by mi to nie wpadło. Po mszy. I to właśnie nie rzecz, że trzeba było przejść. Dlaczego? Bo Kościół mówi, ale jak ciebie msza nie dotknie, że czujesz się zadowolony, czujesz szczęśliwy, że jesteś na mszy świętej, że jak wiele Bóg dla ciebie uczynił, to cię może tylko tą kasę wyciągnąć. Tak, a nie inaczej. Ale po mszy, to jesteś przemieniony, że pragniesz dawać. Skoro tyle otrzymałem od Chrystusa, jestem tego świadomy, więc automatycznie mi się serce otwiera. Chcę się z tym podzielić. Dla kogo to było? Dla biednych. Inni nie mają, ja mam. Mam się jeszcze z czym podzielić. Mam tą mentalność, o której Jezus mówił tej ubogiej wdowy. Mam dwa pieniążki, ale może jeden rzucę, może dwa. Żeby zmieniało to ich serce, zmieniało to myślenie. Myśmy to wszystko jakoś pewnie potracili w międzyczasie, dlatego też to słowo, które przychodzi też w tej dzisiejszej Ewangelii. Nie można służyć Bogu i mamonie, nie można. A my często służymy Panu Bogu świeczki, diabłu ogarek. Przyjdźcie sobie do czego? Dlaczego nie zrobić jakiś mały przekręcik finansowy? Dlaczego nie przymknąć oka na jakąś transakcję, na jakiś transfer, jakieś coś? Niech ktoś mi daje, ale jakoś tutaj podzielimy się. Jakoś obejdziemy ten podatek, który państwo, bo to wszystko jest niesłuszne, nie wiadomo na co idzie. Nas to nie interesuje, na co to idzie i kto na tym zarabia. Bo pytanie jest o nasze serce. Czy ty dasz, czy nie dasz? Czy ty chcesz być uczciwy ponad wszystko? Bo to nas właśnie
skrutynuje, to nas pyta, to nas bada, ale jakie masz serce? Chrystus właśnie miał to serce, które sam był żebrakiem. Gdzie to, co świętego Franciszka tak poruszało i poruszyło tego wielkiego świętego Franciszka, że mówi, że Chrystus był żebrakiem. Nie miał nic on ani inni. Że żył on w ubóstwie ogromnym, on i jego matka. Jeżeli nie mieli Chrystus, który żyje właśnie z tych kobiet, dadzą to dadzą. One się zrzucały, żeby ich utrzymywać, tą pierwszą gminę, to pierwsze grono Chrystusa i jego uczniów. Ale tak naprawdę żył z innych. Tak był postrzegany darmozjad. To jest zupełnie inna mentalność. To jest ta mentalność nie tego świata. Ta mentalność, żeby tą mentalność przeżyć, trzeba sobie na głowę dać nałożyć tą koronę cierniową. Dać się zranić. Dać sobie odebrać to nasze myślenie. Mówiąc to, przypomina mi się myślę, że mogę go nazwać katechistę, przyjaciel, profesor Kulu, bardzo, bardzo mądry człowiek, który zginął w ten sposób, że przychodząc do domu, nie wiadomo dlaczego, zamiast wyjść na półpiętro, gdzie mieszkał, spadł do piwnicy, na półpiętro do piwnicy, gdzie stała Maryja, figurka Maryi. I to, co mu się stało, że ta głowa, mądra głowa, przemądra głowa, że miał całą tą głowę zniszczoną, poobijał się na tych schodach, kiedy zabrał go na drugi dzień dopiero pogotowie. Inni przyjaciele, którzy go odwiedzili w tym szpitalu, mówili, jak Chrystus, ukoronowany cierniem, że tą czapę, którą miał z bandaży, z tego wszystkiego, te poobijana twarz zsiniała. Mówi, wyglądał jak Chrystus. I ta mądra głowa, która przyjęła ten czepiec, tą koronę cierniową. W ten sposób Pan Bóg powołał go do siebie. Z tego już nie wyszedł. Dostał obrzęku mózgu i umarł. Śmierć bardzo bardzo podobna, ale do tej Chrystusowej. Ale myślę, że życie jego było podobne. Że ten, który był tak mądry, zrezygnował z wszystkiego, z kariery, zostawił profesurę, poszedł głosić Ewangelię do Kazachstanu, do Gruzji, gdzie trzeba było. Żył naprawdę z pensji głodowej. To są fakty, nie? To jest człowiek, który dokonał tego radykalnego wyboru pomiędzy mamoną a Chrystusem. Ile takich możliwości my mamy? Ile takich pytań jest, które my sobie stawiamy? Nie mamona obok Chrystusa, że jeszcze jakoś idzie to spiąć, idzie jeszcze jakoś to pogodzić. Ile decyzji, które musielibyśmy podjąć naprawdę za Chrystusem, za tym Chrystusem z koroną cierniową, myślącego inaczej. W ilu wypadkach, jeśli chodzi o pieniądz, droga przed nami jest jeszcze daleka. Oby się przynajmniej dla nas otwarła. Obyśmy chcieli w tym kierunku pójść. Amen.